Ale glow up, lol. Czy zgadzasz się na udostępnienie całych rozmów ze wszystkich komunikatorów naszych, na którym mieliśmy jakąkolwiek styczność? Yeah. Patrzcie na... Z tego co wiem, to z Rybsonem znałeś się lub znasz się w sumie prywatnie. No i Rybson dość mocno cię podsumował. Powiedziałeś, że dla chwili, powiedział, że dla chwili sławy zatraciłeś wszystkie swoje wartości i wstyd mu jest za to, że no, ziomkował się z tobą. Czy zatraciłem wartości? Nie, bo ja mam swoje wartości, tylko te wartości przekazuję osobom, którym chcę to przekazać po prostu. Witam, tutaj krótko wstęp, bo nie, coś na serio. Ja to mam, tak rel to mam to w chuju, nie? Ale warto po prostu bronić swojego dobrego imienia. No i jak on pierdoli, za przeproszeniem, że on tam ma swoje wartości i tak dalej, to w takim razie spoko, nie? Tak jakby ja domyślam się, że ma swoje wartości, które zaprzedał. Ewentualnie jego wartości były cały czas takie same, po prostu pod przykrywką tego siłowianego świrka. Uważam, że wartości, które wyznawał na filmach YouTube, bo chyba nie sprecyzowałem, albo Nathan specjalnie zrozumiał, wartości, które przekazywał na filmach, na swoim YouTubie na początku, kompletnie są sprzeczne z tym, jak teraz się zachowuje i myślę, że to ludzie, którzy go oglądali na początku, są w stanie potwierdzić. A to, co się dzieje w kolejnym tak jakby fragmencie tego Cage'a, to po prostu jest abstrakcja, nie? Słuchajcie. W internecie robię show, w internecie sobie tak działam i mi to odpowiada, fajnie się z tym czuję. Bardzo nawet fajnie się z tym czuję. A jeżeli chodzi o Rybsona, no to nie będę go obrażał w żaden sposób, ale jak ciągnął mi pałę, jak już mówiliśmy właśnie cały czas. Co by z tymi pałami dzisiaj? Lizał mi dupsko po to właśnie, aby ze mną tam, wiesz... No i tutaj... Włączam się ja. Przeczytam oczywiście tweeta i dodam jeszcze coś od siebie na koniec. Jako, że został puszczony shot z mojego live'a na Fame Macage, w którym myślę, że dość prawidłowo wypowiedziałeś na ten szanownego pana Nathana M, przynajmniej w moim mniemaniu, takiego odpowiedź dla mnie jest co najmniej nierozsądna. Myślę, że ludziom śledzącym ruchy tejże persony jest wiadome, że nie jest ona do końca szczera ze słuchaczem i być może zaryzykowałbym stwierdzeniem, że nawet sama ze sobą. Niejednokrotnie mieliśmy jako widzowie pokaz tego, jak bardzo zagubiony w swoich wersjach wydarzeń jest nasz ukochany Bóg estetyki, jak bardzo lubi manipulować rzeczywistością go otaczającą, zakładając, że nikt nie zorientuje się, że coś jest nie tak. Odpowiedzią na moje zarzuty, które padły w klipie w jego stronę, było to, że podobno ciągnąłem mu pałę, lizałem mu dupsko, a on niesamowicie zaangażował się w to wszystko i chciał mi pomóc. Zaraz pokażę wam screeny, widzowie, na których myślę, że dobitnie udowadniam, jak wyglądała kolej rzeczy. Teraz tak, wiem, że można to podciągnąć pod wyciąganie prywaty i gadka w stylu, że on zaczął, kompletnie nic nie zmienia, rozumiem to. Jesteśmy dorośli, jednak mimo wszystko uznałem, że nie dam szargać swojego dobrego imienia. Dobrego XD. Od razu z góry mówię, że to nie jest żadne poddymianie pod walkę, czy szukanie jakiejkolwiek atencji, choć wydaje mi się, że z jego strony jest. Mi jest dobrze tu, gdzie jestem, z widzami, których mam. Jednak uważam, że czasami po prostu warto się odezwać, gdy wywołują cię do tablicy. Screen numer 1 wlatuje na ekran, screen numer 2 również i screen numer 3. I teraz informacja do szanownego pana Nathana M. Nathanie M, skoro uważasz, że lizałem ci dupę, czy zgadzasz się na udostępnienie całych rozmów ze wszystkich komunikatorów naszych, na którym mieliśmy jakąkolwiek styczność. I to wszystko. Czy zgadzasz się na to, żebyśmy udostępnili całe nasze rozmowy ze wszystkich komunikatorów? I zobaczymy, kto tu tutaj coś tam robił, nie? Proszę bardzo. A nie, to nie jest pierwszy screen, sorry. Wprowadziłem was w błąd, jednak nie specjalnie. Pierwszym screenem było... O! Śmiałam koniec, to prawda, ale dzisiaj ziomek podbił do mnie na ulicy i powiedział, że pozytywnie się powiedziałeś na mój temat. Jeżeli to prawda, to dziękuję z całego serca, dziękuję wszystkim za całe przejście. Oczywiście, choć sam jeszcze na siłowni nie uczęszcza, to dzięki od następnego tygodnia zaczynam. Pozdro, wariacie. W takim razie bardzo miło, powodzenia, jak potrzebujesz was wskazówek, śmiało. Chłopie, ja z Gliwickiej, trening wspólny, haha. Najpierw muszę się wczuć, wiesz co chodzi, pójść, zobacz, wszystko trzeba się ogarnąć. Luźno, wykuj jak coś, pisz, ja mam blisko. Mordowałam z famą, to jest żeby ci na siłkę zabrać, ha, na TT i w DM-ach, leci mnie długo, można pójść. No, mi się wydaje, że byłem po prostu miły i sympatyczny, no ale spoko, nie? I teraz ktoś może powiedzieć, jedyny moment, który był dla ciebie milszy, ziomek, to jak dziadka ci potrącili i napisałem ci, że możemy zorganizować zbiórkę, jeśli masz z tym problem, nie? I mogę ci pomóc, bo nie wiedziałem, czy masz ogra w takiej sprawy. I tyle, ziomek. Nie było zero kontaktu. Jeszcze tak napomknę końcówką, ile ty razy mi pisałeś o tym, jak ten nasz film jest zajebisty i jak on długo się utrzymuje na top 1 u ciebie na kanale, nie? Także za przeproszeniem, zamknij się, serio, zamknij się, przemyśl swoje zachowanie w internecie, bo ziomeczku, robisz z siebie klauna. I teraz powiesz tak, o, robisz z siebie klauna. Jesteś autentycznie cymbałem jak coś. Jesteś zakłamanym cymbałkiem, który notorycznie okłamuje, kurwa, nie wiem, samego siebie bym nawet zaryzykował, no tak napisałem w poście, samego siebie. Elo, jak będziesz mi pierdolić coś, jakiś walc, tak dalej, nie wiem, sram na to jak coś. Nie będę z tą walczył, nie dam, to, że i tak już dałem ci tutaj troszkę pola do popisu, to już w ogóle szok, nie?
Cringe jak chuj, nie? Wyglądasz jak Paulo Dybala? Dobra, opinia, patrz jaki glow up zrobiłem. Patrz, tutaj bezdomny, bezdomny z okim, a patrz tu jaki glow up. Siemanko, kurwa! Widzisz to, człowieku? Ale glow up, lol! Widać, że chodzi na siłownię? Ale wiesz dlaczego białe skarpety? Skąd wiesz, ej, skąd kurwa wiesz, że białe skarpety? Kolego! Czarniecki w hymnie. Co? Czemu lwiczko? Ale cię ładnie wyglądasz. A tu będziesz jechała w tych leginsach? One cię trochę wbijają, nie powiem gdzie. Podomowe? Nie chcę noża. Ty się nie nożą. Dobra, proszę bardzo, patrzcie. Dla trenera wyślijcie szota. Ortiz, twitch.tv, też Ortiz. Ziemniaczki, proszę, ziemniaczki, ogórek. Udziec z kurczaka. Proszę, proszę. Wyślijcie do trenera, cały będzie zjedzony. Dobra, degustacja, uwaga, biorę trochę ziemniaczka. No, taki, no ziemniak ludzki, nie? Ludzki ziemniak, ogórek. To jest ciepły ogórek. Właśnie nie zauważyłam. A fo? No w sensie straciłam z ogórkiem i potem się zorientowałam, że to jest ogórek. No ale mogę ci pokroić ogórka jak chcesz. To się wyjmuje to? No. A co ty odgrzewałeś z warzywami? No ja jadę odgrzewane warzywa. No ja nie wyjęłam. Na golasa chodzi, zdjęła te leginsy. A ma pupkę. Poznania. Uwaga, mięso. O kurwa, pyszne. Swój pomysł na zbudowanie emocji przedstawił Harry. To jest gówno. To jest gówno. Ma w kategorii Open, w którym ma wziąć udział 8 zawodników, którzy będą się bić między sobą, aż zostanie wyłoniony zwycięzca. Wstępnie pomysł brzmi nie najgorzej i rzeczywiście jest to jakieś odświeżenie, ale najsłabszym elementem tego planu jest czas. Cały turniej ma być ściągnięty na aż 3 gale i w zasadzie będzie dodatkiem do pozostałej karty walk. Fajnie, że coś nowego, ale fajnie by było, jakby to nie trwało rok, tylko po prostu jedna dłuższa gala wyłaniałaby jednego stary, mistrza. Jedyny... Stary, najlepsze teraz rozwiązanie, co może zrobić Freak Fight, kurwa, nie, w Polsce, to jest, człowieku, turniej, tak jak w Bakim, że masz, wiesz, pyk, pyk i jeden zwycięzca i tak, kurwa, stary, i to całą galę na tym oprzeć, pyk, pyk i, kurwa, nawet... Symultanicznie te walki trwają, stary. Pyk, pyk. I wiesz co, chodzi taki jednym wielkim, kurwa, wyjebiście turniej. Albo walki na śmierć i życie. Ale to już jest ekstremalne, nie? Ale patrz, a co jakby zrobić po prostu taki jeden wielki turniej, stary, z rundami po minutę? Nie, za mało może. Z rundami po jedna runda razy 3 minuty. Do knockoutu? Nie, no bo to musisz szybko skończyć. Pierwszy uczestnik, którym okazał się Marcin Najman! Let's go! Kocham Najmana, nie? Najman jest idealnym freak fighterem, człowieku. Mimo tego, że sobie odjebał jakieś gówno i tak dalej, to jest, człowieku, definicja króla freak fightów, nie? Takich ludzi jak Najman chce oglądać. Czyli widziałem TikToka jakiegoś, jak jest Bagieta coś śpiewa, dawaj mi go. I potem w tej piosence tak, dawaj mi fiuta. I Bagieta mówi tak, nie dawaj. Widzieliście to? Dajcie mi go. Nie. Kurwa, ja nie słyszałem. Nie. Nie, żeby słychać na tyle podgłośnie. Dajcie mi go. Nie. Zajebiste. Ej, powiedzcie mi, czy patrzcie, bo wczoraj mi mówili, że buty na siłownię muszą być specjalne, nie? I ja mam teraz takie buty na siłowni i powiedzcie, czy są dobre, spoko panowie. Bo mam takie buty i tak... Dobra, patrz, to czekajcie chwilę. Ja w nich w ogóle nie chodzę, nie? One czy nie były jakieś, one za stówkę były, 150. Takie buty na siłowni, git by były? Takie, patrz. Płaska podeszwa, taki o. Na siłownię, git czy nie? Płaska podeszwa, chyba. Ha. Aha. A ja jej nie kupiłem na siłowni, tylko tak one leżą, nie? I pomyślałem, że może będą git. Ja pierdolę, jak się śmieją od razu, boże, jacy hejterzy, kurwa, nie każdy jest milionerem tak jak wy. Nie na specjalnych butów kupował do tego, na siłowni. Jezus, schecili mnie, kurwa, mnie schecili. Człowiek, kurwa, pytasz, czy buty dobre, to cię hejcą. Siemanko, ziomeczku. Rozpisujesz plany treningowe? Czy rozpisuję plany? Umiem. Okej, okay, a rozpiszesz mi za pieniążki, ale bez sterydów. Za pieniążki, ale bez sterydów? Bez sterydów to... Za takie powiedzenie, że na słuchot nawet trawa nie urośnie. Wiedziałem, że Ortiz jest... Coś pomyślimy, spoko. Serio? Za darmo ci rozpiszę. To na PW-sie odezwę. Ja celuję w sporty sylwetkowe. Na PW
komuś odezwę. Ja celuję sporty sylwetkowe. No wyślij jakieś swoje zdjęcie bez koszulki, że będzie... Dobra, wyślę mu. To nie jest bait. Dobra, wysyłam mu, wyjebane mam. Jedynym posiadaczem tego zdjęcia jest Marcin Majkut i Bartek. I Bartek to ja, nie? Wysyłam mu to. Dobra, pokazuję, nie? Pokazuję! Tylko sutki, zasłonię sutka, paint. Pamiętaj, że to jest zdjęcie poglądowe dla kurwa, dla Ksajo, nie? Proszę nie odcinać buzi. Patrzcie na... Ale bestia, kurwa! Ale masz piękną figurę. Zobaczymy za 3 miesiące! Za 3 miesiące to jest motywacja, nie? To jest motywacja do tego, żeby stać się bestią. Pan jak mi wyjebał od po bokach. Ja się nie wstydzę. Ja się nie wstydzę, nie? Ja się nie wstydzę. Ale łatwe ćwiczenia, bo trudniejszych nie umiem. Jakieś wymachy czy coś. Dziękuję wszystkim, którzy byli. Widzimy się jutro jak codziennie, pewnie o 8. Kocham was, dziękuję za obecność. Dziękuję, że jesteście, nawet jak mnie wyzywacie, to tak was kocham, nie wymieniłbym was na nikogo innego. Jak ktoś nie zostawił łapki, komentarza pod filmem, to polecam. Lecę na ciebie Masters. Dziękuję jeszcze raz za obecność, za wszystkie followki, za donate, za suby. Dziękuję, trzymajcie się. Elo, po.